W Domu Ludowym w Różkowie II nastąpił ostateczny odbiór robót związanych z kolejnym etapem remontu tego obiektu. Zdemontowane zostało stare pokrycie, zamontowano wiatroizolację, wymieniono łaty i kontrłaty i zamontowano blachodachówkę. Wykonano również ławę kominiarską przy kominie, zamontowano orynowanie i instalację odgromową. Zainstalowane zostały również płotki śniegowe nad wejściami bocznymi do budynku. Wewnątrz obiektu wykonano nowe wejście na poddasze i zamontowano tam ocieploną podłogę użytkową. Chciałam właśnie podziękować za wykonanie następnego etapu naszego remontu Domu Ludowego. W ubiegłym roku była sala, w tym roku mamy piękny nowy dach z odgromnieniem, z ociepleniem poddasza. No i prace szybko w miarę poszły, z czego jesteśmy bardzo zadowolone i dziękujemy za dokonaną inwestycję w imieniu naszego koła gospodyń i inwestorowi, że tak szybko się uporał. Także dziękujemy bardzo, czekamy za resztą. Przed nami jeszcze elewacja, ocieplenie, to też to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że sam wizerunek nie tylko w środku, ale na zewnątrz przyciąga ludzi, a to jest tu nasza Różkowska jakby to perełka, postawiona przez wiele, wiele lat temu, ale trzeba ją po prostu odświeżyć, żeby ładnie wyglądała i przyciągała oko ludzi. Jest to, tak jak powiedziałam, nasza Różkowska perełka, gdzie możemy wyjść na spacer, bo mamy z tyłu plac zabaw. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś tu dołożymy. Z tyłu jest mini kort do koszykówki taki i ten. Także no trochę, no i przede wszystkim coś musimy zrobić jeszcze z nawierzchnią tutaj przed kostką. Ale no to są tematy, które trzeba jeszcze ogarnąć i dużo poświęcenia wymagają. Pracę wykonała firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym, to jest usługi blacharsko-dekarskie Leszek Duda z siedzibą w miejscowości Kiełkowo.